Cześć kochani, witajcie. Witajcie w kolejnym filmiku. Dziś haul, zakupy, które poczyniłam jakoś w przeciągu dwóch ostatnich miesięcy. I to będą zakupy takie domowo-odzieżowe. I nie przedłużając, zacznę od tych zakupów z poprzedniego miesiąca. I zacznę od Vero Mody. Tam bardzo często, jeśli się ubieram, to właśnie tam. I słuchajcie, taka czapka. W związku z tym, że jest już coraz zimniej i no, potrzebne jest jakieś ukrycie głowy, bo to ciepło ucieka nam najszybciej przez głowę. Także zakupiłam sobie taką czapkę. Ona jest w jednym rozmiarze. I to jest z tej serii chyba Pieces ta czapka i chodziłam już w niej, jest bardzo, bardzo fajna. Nie wiem, ona chyba kosztowała 2999 koron, także taka czapeczka, kolor taki melanżowy. I kochani, coś co chciałam mieć, bo wiem, że taka rzecz mi się przyda i zawsze tutaj zwłaszcza na te chłodne dni takie ubrania są nam potrzebne. I znalazłam dosyć niedrogi, długi, słuchajcie, sweter, bardzo długi, bym powiedziała, bo sięga mi tak do połowy łydki. Jest takim ciemno-szarym, takim grafitowym kolorze, bym powiedziała. I tak, to jest rozmiar bodajże M. Tak, to jest rozmiar M, bo mierzyłam też S-kę, ale ta S-ka była bardzo taka, dosyć taka przylegająca. Ja lubię swetry, lubię po prostu luźniejsze. Może rękawy są ciut przydługie na mnie, ale ja lubię, jak są też podwinięte, także sobie je podwijam. I słuchajcie, tak, ona nie ma żadnego paska, żadnego jakiegoś takiego sznureczka, który by oplatał i to jest chyba jedyny minus tego swetra, ale ja czarny pasek mam i czarnym paskiem sobie w talii zaznaczam wcięcie, bo on jest taki troszeczkę workowaty, ale aha, i jeszcze jedna wada, dla mnie to jest wada, że nie ma kieszeni. O, nie ma kieszeni, aby mi się przydały. I on kosztował chyba 4900 albo 800. Także jak jeszcze jak na taki swetr, to naprawdę, słuchajcie, nie był drogi. Jest bardzo miły, przyjemny i cieplutki. I ostatnia rzecz z Vero Mody to jest bluzka. Taka zwykła, czarna, bez kołnierzyka. Ona taka koszulowata troszeczkę jest, ale jest bez kołnierzyka, z takim tutaj dekoltem, wycięciem. I jest z tyłu dłuższa, z przodu krótsza. Także takie bluzki też lubię i one zawsze się u mnie sprawdzają. I ja ją mam w rozmiarze 38, ona kosztowała 3990. Także myślę, że to niezła cena jak za taką koszulę tutaj na Islandii, także to jest w miarę rozsądna cena. I kochani, to z Vero Mody wszystko. I tak, dzisiaj byliśmy też w Reykjaviku i w związku z tym bardzo chciałam zobaczyć nowo otwarty sklep, w związku z tym, że otworzyli u nas F&F. Z tego co wiem, co się orientuję, to w Polsce ta marka występuje w Tesco, w sieci Tesco. I nie wiem, nigdy tych ciuchów nie widziałam, nigdy nie miałam z nimi do czynienia, ale wiem, że one w Polsce też są. I słuchajcie, to jest po prostu szał tutaj, jak otworzył jakiś nowy sklep, bo tu tych sklepów naprawdę nie ma za dużo, nie ma za dużego wyboru. A więc było bardzo dużo ludzi w tym sklepie i powiem, że są dosyć przystępne ceny jak na islandzkie warunki, porównując do innych sklepów. Także jeśli by ktoś nie wiedział, to on jest w
Kringlanie, na górze, na drugim piętrze, przy Hakoipie. Wchodzimy tym samym wejściem co do Hakoipu i po lewej stronie jest taki oddział, ten F&F. I słuchajcie, pierwszą rzeczą, w ogóle mnóstwo jest tam rzeczy, które mi się podobały, ale ja swoją szafę ograniczam teraz do minimum i stawiam na takie klasyczne rzeczy. Staram się wyzbywać jakichś takich zbędnych, które założę raz na rok i po prostu leżą sobie u mnie w szafie, także wchodzę teraz w klasyki i mam nadzieję, że mi się to uda, że nie będę kupować jakichś zbędnych pierdół, których nie będę chodziła. Także pierwsza rzecz, która rzuciła mi się w oczy, słuchajcie, to też jest taki gruby bardzo swetr, czy sweter mówi się, nie wiem. Słuchajcie, on można go nosić jako taki płaszczyk, wydaje mi się. Jest, słuchajcie, co jest dziwne, to jest w rozmiarze L, 40. Bo mierzyłam M-kę i ta M-ka, słuchajcie, była taka na mnie krótka i taka dosyć przylegająca do ciała, a ja wolałam właśnie coś szerszego, żebym mogła pod to nałożyć jeszcze na przykład jakąś bluzkę z długim rękawem. Także ja wybrałam rozmiar 40 i naprawdę nie wygląda to za dużo na mnie. I to jest, słuchajcie, taki, nie wiem, futrzak, taki z kłakami takimi wystającymi, ale mi się to bardzo mi się to podoba. Jest naprawdę chyba bardzo ciepły, zresztą sprawdzę to, może zrobię Wam jakiś strój dnia z tym moim futrzakiem. I on kosztował 7990 koron. Także myślę, że też jak za taki ciepły swetr, który mi na pewno posłuży długo, także myślę, że to nie była jakaś taka wygórowana cena, chociaż mógłby być oczywiście tańszy. Słuchajcie, w F&F kupiliśmy jeszcze naszym chłopakom, słuchajcie, takie prześwietne kominy. One, słuchajcie, są 1, 2, 3 kolorowe. Tu są na takim przemiłym misiu. I mierzyliśmy je w sklepie, także wyglądają w nich super i na pewno będą ogrzewać szyję w zimne dni, których tutaj jest już coraz więcej. I w F&F jeszcze zakup numer 1, czyli szlafrok dla mojego męża. Długi, duży, no bo mój mąż jest bardzo wysokim mężczyzną, a więc, ale jest, słuchajcie, mega milusi. Już powiedziałam mu, że na pewno będę mogła podkradać. I w takim melanżowym też kolorku. Naprawdę bardzo, bardzo fajny. I on kosztował, słuchajcie, on kosztował... Gdzie jest metka? Nie wiem. Nie wiem, ile on kosztował, ale chyba coś około 6 tysięcy. Chyba 6 tysięcy, tak mi się wydaje. Ale naprawdę bardzo, bardzo fajne, bo już mój mąż potrzebował takiego szlafroka. I potem jeszcze na chwilę wstąpiłam do Zary. Przepraszam Was. Wstąpiłam do Zary. I w Zarze po nic konkretnego w sumie nie poszłam, tylko tak z czystej ciekawości. I wypatrzyłam, słuchajcie, czarne, klasyczne spodnie, które wiem, że przydadzą mi się na lata. Że będę w nich chodzić, będą mi służyć latami. Także takich spodni zawsze poszukiwałam. I co dziwne, bo ja spodnie kupować po prostu nienawidzę. Bo zawsze tak, albo jest za wysoki stan, albo jest za niski stan, albo są za krótkie, albo są za długie, za ciasne, za wąskie, nadawki są za szerokie, za wąskie, także zawsze jest z tym problem. Ale te, słuchajcie, są wykonane naprawdę z dobrego materiału. Ja mam w rozmiarze M, kosztowały dosyć sporo, jak na takie spodnie. I one, słuchajcie, są no, bardzo ładnie wykończone, naprawdę solidnie są wykończone. Są z przodu bez kieszeni, tutaj mają zameczek po boku. Z tyłu ładnie wyglądają, ładnie leżą na pupie, mają takie dwie
takie ala kieszonki, czy to są kieszonki? Nie. Są ala kieszonki takie, ale bardzo ładnie wyglądają. I tutaj po środku nogi mają taki szew, który też super wygląda. Jakoś tak ładnie wysmukla i wydłuża nogę. I one są wąskie tutaj. U dołu nogawki mają wąskie i mają taki klasyczny rozporek, ale naprawdę wyglądają super. Widzę już siebie w tych spodniach, w szpilkach czarnych i też jakiś biały t-shirt i naprawdę to będzie super ze sobą współgrało. I jeszcze byliśmy w outlecie, słuchajcie, na Corputorg i tam jest outlet Nexta, Veromody właśnie, chyba takiego sklepu Villa jeszcze. Także za chwilę Wam pokażę, co kupiliśmy tam. I kochani, w tym outlecie na Corputorg, tam w sumie tak, jest sporo tych rzeczy, ale jakoś nic tak nie przykuło mojej uwagi. Jedyne co, to znalazłam taki komin dla mojego męża w bardzo takim ładnym zielonym, takim butelkowym kolorze i on jest z Jack Jonesa. Także naprawdę bardzo fajny, duży. I słuchajcie, on kosztował 990 koron, także naprawdę warto. Można tam wybrać, naprawdę niektóre są fajne rzeczy, są płaszczyki, jest dla dzieci sporo ubrań. I są też właśnie kartki świąteczne, słuchajcie, także jeśli jeszcze utrzymujecie wciąż tą tradycję wysyłania kartek, przepraszam, kartek do Polski czy do swojej rodziny za granicą, także polecam Wam, bo za ilość, czekajcie, ile to jest kartek, chyba... 2, 4, chyba 8. 8 kartek z kopertami. I to są dwa wzory, taki serducho duże i taki ptaszek świąteczny. I to kosztowało, słuchajcie, 500 koron. Przepraszam. I jeszcze jedno takie wybraliśmy za 350 koron. Takie podłużne, w takie choineczki, naprawdę. I tych jest tutaj, słuchajcie, ile tych tutaj kart? 16 kartek, także naprawdę cena fajna. I to są kartki świąteczne z Nexta. I tam jeszcze na tym stoisku z tą wyprzedażą z Nexta znaleźliśmy taki zestaw dla dzieciaków, też za 500 koron. Słuchajcie, był przeceniony z 1290 koron na 500 koron. I to jest taki zestaw świąteczny, taka teczka. I w tej teczce, słuchajcie, są malowanki, jakieś tam naklejki. Można złożyć też w formie takich, widzicie, takich... tutaj są powycinane takie wzory i można robić z tego choinkę. Tam widziałam jeszcze jakieś bombki na... bombkę jakąś na choinkę, także taki fajny zestaw dla dzieciaków. Jakieś tam malowanki są, jakieś takie labirynty, gry. Także zawsze to coś fajnego i za jedyne 500 koron, także naprawdę, naprawdę warto. No i kochani, ostatnim sklepem, który odwiedziliśmy, to była IKEA. I w IKEA, słuchajcie, standardowo kupiłam dla siebie te ręczniczki, takie małe, kwadratowe, pokażę Wam je. Ich tutaj jest 10 sztuk i ja właśnie nimi sobie zmywam swój makijaż. O, one są w takiej wielkości. Świetnie nadają się do zmywania makijażu, a musiałam już je wymienić z tamtych swoich starych, także nowy zapas na pewno to jest zakup, który jeszcze nie raz powtórzę. I w IKEA kupiliśmy jeszcze, słuchajcie, takie dwie podstawki do
pod gorące jakieś naczynia, garnki, naczynia żaroodporne, to też zawsze się przydaje. I coś, czego jeszcze nie mieliśmy, patelnia grillowa. Dawno już chcieliśmy taką kupić i postanowiliśmy, że w końcu kupujemy, bo to też będzie inwestycja, także zainwestowaliśmy w taką, ona nie była jakaś specjalnie droga, bo kosztowała, razem powiem, 3650 koron, a te podkładki, one kosztowały 590 koron jedna, bo one pojedyncze są opakowane. Także to, no i zakup numer jeden to moja mała szklarenka. To jest moja szklarenka, w której będę hodowała swoje zioła i mam nadzieję, że się będą dobrze w niej chowały i dobrze się w niej czuły. I kochani, oczywiście kto mnie zna, to wie, że jestem maniaczką lakierów do paznokci i teraz już sobie postanowiłam, że będę kupować tylko jednej marki lakiery do paznokci, bo tej marki najbardziej lubię lakiery, one się u mnie najlepiej sprawdzają. Oczywiście jak będę w Polsce, to będę kupować też inne, bo polskich firm są równie rewelacyjne lakiery do paznokci, na przykład z Rimmela są świetne i też je uwielbiam. Ale tu dostępu do Rimmela nie mam, a więc tutaj kupuję lakiery z OPI. I ten, który mam dzisiaj na paznokciach, to jest ten taki fiolet. To jest taka śliwka i on się nazywa Get Carried Away. Także to jest taki kolor, tak wygląda. Następny to jest taki, słuchajcie, nudziak. On jest takim brudnym różem, brudnym beżem, może bardziej brudnym beżem bym powiedziała. I to jest kolor Tickle My Fancy. Też bardzo ładnie wygląda na paznokciach, wydłuża bardzo ładnie płytkę paznokcia. I ten, który dzisiaj zakupiłam, to jest taka czerwień, powiedziałam pomidorowa czerwień i to jest Coca-Cola Red. Także bardzo mi się ta czerwień podoba. Także kochani, to by było na tyle. I ten filmik dedykuję szczególnie dwóm wspaniałym kobietom. Jedna to jest moja siostra, a druga to jest Justa, która zmotywowała mnie do tego, żeby nagrać ten filmik. Moja siostra tak samo, za co Wam bardzo dziękuję, bo pewnie inaczej nie nagrałabym tego filmiku. Sis, trzymaj się ciepło, a Ty stara, wpadaj do mnie częściej. Także żegnam się z Wami serdecznie, dziękuję Wam za oglądanie, zapraszam do subskrypcji, do komentowania, napiszcie mi, jeśli Wy też robicie zakupy w IKEA, co Wy kupujecie najczęściej w IKEA, może macie jakieś takie swoje klasyki, do których zawsze powracacie. I napiszcie mi też, no może Wy wiecie o jakichś outletach tutaj w Islandii, także będę Wam bardzo wdzięczna. I co kochani, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, za każdy komentarz, żegnam się z Wami gorąco, pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam miłego tygodnia. Trzymajcie się ciepło, pa pa!